29 listopada wspominamy błogosławionych męczenników Dionizego i Redempta. W 1620 roku został założony przez karmelitów bosych klasztor w Goa w Indiach, który wydał dwóch męczenników, błogosławionego Dionizego od Narodzenia Pańskiego i błogosławionego Redempta od Krzyża, zamordowanych na Sumatrze w 1638 roku. Nakłaniano ich do przyjęcia islamu. Wobec stałości wierze, po miesiącu tortur, zostali ścięci wraz z innymi wiernymi. Obaj karmelici zostali beatyfikowani przez Leona XIII w dniu 10 czerwca 1900 roku. Piotr Berthelot urodził się 12 grudnia 1600 roku w Honfleur w Normandii. Był synem kapitana statku, sam też wcześniej został marynarzem. Współcześni opisywali go jako przystojnego, krępego mężczyznę, dociekliwego i odważnego. Pierwszy raz wyruszył na morze w wieku 12 lat. Gdy miał lat 19, okręt, na którym płynął, został zaatakowany przez piratów holenderskich i spalony. Piotr uciekł, by nie pójść na służbę do protestanckich zdobywców i udał się do Malaki. Tam zaciągnął się do marynarki portugalskiej, gdzie za odwagę otrzymał tytuł szlachecki i nominację na kapitana i kosmografa króla Portugalii. Zyskał sławę jako kartograf, a jego mapa archipelagu Sumatry jest do dziś przechowywana w muzeum. Mimo otwierającej się przed nim kariery w marynarce, w roku 1635 wstąpił do karmelitów bosych i przyjął imię Dionizego od Narodzenia Pańskiego. Jego przewodnik duchowy, ojciec Filip, twierdził, że już w nowicjacie był przykładem cnót religijnych. Dionizy miał też dar kontemplacji. Święcenie kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1638 roku. Został skierowany do dyspozycji wicekróla Indii, który właśnie wysłał poselstwo do mahometańskiej władzy Sumatry, sułtana Acehu. Dionizy jako pośrednik i tłumacz, znał język malejski, wyruszył na tę misję, towarzysząc Franciszkowi Sousa de Castro, ambasadorowi Portugalii. Wszyscy uczestnicy misji, zdradzeni przez wrogo do nich nastawionych Holendrów, zostali uwięzieni natychmiast po przybyciu do Acehu. Ojcu Dionizemu w podróży towarzyszył brat Redempt. Urodził się on w 1598 roku w Paredes w Portugalii. W młodym wieku wyjechał do Indii Wschodnich, gdzie pełnił służbę wojskową. Był członkiem straży gubernatora Maliapor. Doszedł do stopnia kapitana i dowódcy straży. Wstąpił do Karmelu i otrzymał imię Redempt od Krzyża. Jako brat zakonny złożył śluby w 1615 roku w klasztorze w Goa, pracował jako furtian i zakrystian. Brat Redempt był człowiekiem bardzo przyjaznym i miłym. Gdy został przydzielony do ekspedycji na Sumatrę, zażartował do współbraci, że powinni zacząć malować jego portrety jako męczennika. To właśnie on prawdopodobnie jako jeden z pierwszych poniósł męczeńską śmierć przez ścięcie. Uwięzieni karmelici byli namawiani do odejścia od wiary katolickiej, ale podtrzymywani na duchu przez ojca Dionizego nie zrobili tego. Wszyscy ponieśli śmierć. Zwolniono jedynie ambasadora, bo jego rodzina wpłaciła duży okup. Ojciec Dionizy został zabity jako ostatni. Poniósł śmierć męczeńską 29 listopada 1638 roku przez uderzenie mieczem w głowę tak, że rozpadła się na dwie części. Do końca umacniał swoich współtowarzyszy wierze. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym Dionizemu i Redemptowi udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.